Rzutowanie i metoda najmniejszych kwadratów. Zadanie drugie. Wykonaj rzutowanie, czyli projekcję wektora B na płaszczyznę zawierającą dwa niezależne wektory A1 i A2, by uzyskać rzut P. Znajdź macierz rzutującą, czyli projektor, na tę płaszczyznę. Pierwsza część zadania polega na tym, aby uzyskać rzut P wektora B na pewną podprzestrzeń, w tym przypadku płaszczyznę, określoną przez wektory A1 i A2. Zacznijmy od wypisania tych wektorów i zastanowienia się, w jaki dogodny sposób możemy określić płaszczyznę na nich rozpiętą. Wektor B równa się minus 1, 2, 1. Wektor A1 równa się 1, 1, 1. Wektor A2 równa się 1, minus 1, 2. Jak już wspomniałem wcześniej, rzutujemy na podprzestrzeń, która w ogólności jest rozpięta na wektorach A1, A2, A3 do AN. Wymiar tej podprzestrzeni zależy od tego, ile jest niezależnych m-wymiarowych wektorów AI. Wówczas te niezależne wektory możemy potraktować jako bazę rozważanej podprzestrzeni, przestrzeni R do M, ponieważ ich kombinacje liniowe potrafią jednoznacznie wyprodukować jej każdy wektor. W przypadku, gdy część wektorów AI jest od siebie zależna, wówczas wybieramy wyłącznie wektory bazy takiej podprzestrzeni. W przeciwnym razie otrzymalibyśmy rzut, który moglibyśmy opisać na nieskończoną liczbę sposobów. Ten przykład jest prostszy. Nie musimy tak dokładnie analizować podprzestrzeni, na którą rzutujemy, ponieważ wiemy już z treści polecenia, że rzutujemy na płaszczyznę, czyli podprzestrzeń o wymiarze 2. A wektory A1 i A2 są od siebie niezależne i mogą stanowić bazę naszej podprzestrzeni. Skoro już to ustaliliśmy, czas wyobrazić sobie, czym właściwie jest rzut P. Stanowi on wektor leżący w podprzestrzeni, na którą rzutujemy, który jest najbliższy wektorowi B. To oznacza, że szukamy takiej kombinacji liniowej naszych wektorów A1 i A2, która wyprodukuje wektor maksymalnie zbliżony do wektora rzutowania. P równa się x1 z daszkiem razy A1 plus x2 z daszkiem razy A2. Stąd już bardzo blisko do określenia rzutu w postaci równania macierzowego, dużo wygodniejszego do analizy. A razy x z daszkiem. W naszym przypadku A równa się A1, A2, a wektor x z daszkiem równa się x1 z daszkiem, x2 z daszkiem. Jak widać, podprzestrzeń, na którą rzutujemy, opisaliśmy tu jako przestrzeń kolumnową macierzy A. Jej kolumny to nasze wektory bazowe A1 i A2. Wektor x z daszkiem równy x1 z daszkiem i x2 z daszkiem zawiera niewiadome, rzeczywiste stałe, czyli skalary, które mnożą wektory bazy podprzestrzeni tak, aby uzyskać rzut P. Podobnie jak w przypadku rzutowania na prostą, tu również kluczem do rozwiązania problemu jest ortogonalność i rozumienie wektora przyłożonego do początku układu współrzędnych, tu trójwymiarowego, jako punktu. Wtedy rzut P traktujemy jako pewien punkt zawarty w przestrzeni kolumnowej naszej macierzy A, który znajduje się możliwie najbliżej punktu scharakteryzowanego jako wektor B. Aby odcinek pomiędzy tymi dwoma punktami, wektorami, był najkrótszy, musi być on ortogonalny do płaszczyzny, w ogólności podprzestrzeni, na którą rzutujemy. Tak jak w przypadku rzutowania na prostą, wektor leżący od P do B oznaczamy jako E. Bardzo istotne na tym etapie naszych rozważań jest zauważenie, że wektor E jako prostopadły do podprzestrzeni kolumnowej macierzy A jest równoważnie prostopadły osobno do każdego z wektorów tworzących tę podprzestrzeń, a więc ich iloczyny skalarne muszą równać się 0. Czyli A1
transponowane razy E równa się 0 oraz A2 transponowane razy E równa się 0. Tak jak poprzednio, podaną sytuację możemy zapisać równaniem macierzowym. Macierz A transponowane razy E równa się 0. Aby wykorzystać otrzymane równanie, musimy teraz rozpisać wektor E tak, by pojawił się w nim rzut P. Następnie zastąpimy go zgodnie z pierwszym wzorem tak, by do równania wprowadzić nasz wektor niewiadomych X z daszkiem. E równa się B minus P równa się wektor B minus macierz A razy wektor X z daszkiem. Podstawmy teraz otrzymane równanie do poprzedniego wzoru. Zatem macierz A transponowane razy E równa się macierz A transponowane razy w nawiasie wektor B minus macierz A razy wektor X z daszkiem, zamykamy nawias, równa się macierz A transponowane razy wektor B, odjąć macierz A transponowane razy macierz A razy wektor X z daszkiem, co równa się 0. Przekształcimy teraz końcowe równanie tak, by otrzymać równanie macierzowe z wektorem niewiadomych X z daszkiem. Macierz A transponowane razy A razy wektor niewiadomych X z daszkiem równa się macierz A transponowane razy B. Jak już uzgodniliśmy wcześniej, nasza podprzestrzeń, na którą rzutujemy, to podprzestrzeń kolumnowa macierzy A. Wektor E jest prostopadły do tej podprzestrzeni. Z tego możemy wywnioskować, że należy on do lewej przestrzeni zerowej macierzy A, która jest ortogonalna do przestrzeni kolumnowej. Zatem równanie, które przed chwilą otrzymaliśmy z prawdziwej zależności, ma na pewno jednoznaczne rozwiązanie, pod warunkiem, że wektory macierzy A są niezależne. W tym momencie mamy dwie drogi dalszego działania, obie prowadzące do obliczenia rzutu P. Pierwsza z nich polega na potraktowaniu ostatniego równania jak zwykłego równania macierzowego, z którego obliczamy niewiadomą, czyli wektor X z daszkiem, a następnie, po wykonaniu podstawienia, do odpowiedniego wzoru wyznaczonego wcześniej na rzut P. Druga z dróg opiera się z kolei na przekształceniu ostatniego równania z wykorzystaniem macierzy odwrotnej tak, by otrzymać wektor X z daszkiem jako wynik mnożenia kilku macierzy i wektora. Następnie otrzymany wzór na wektor niewiadomych bez użycia wartości liczbowych wstawiamy do tego samego równania, co w poprzedniej metodzie. Obie metody prowadzą do tego samego. Jednak jest pomiędzy nimi pewna różnica, co zauważymy przy wyznaczaniu projektora P. Zademonstruję po kolei oba sposoby rozwiązania. W pierwszym przypadku traktujemy macierz A transponowane A jako macierz współczynników, a prawą stronę równania jako wektor wynikowy. Skorzystamy potem z metody eliminacji według Gaussa, aby otrzymać macierz górnotrójkątną, łatwą do rozwiązania poprzez podstawianie wstecz. Zatem pierwsza metoda. Macierz A transponowane razy A razy wektor X z daszkiem równa się 1, 1, 1, 1, minus 1, 2, razy 1, 1, 1, 1, minus 1, 2, razy wektor X z daszkiem równa się
3, 2, 2, 6 razy wektor x z daszkiem. Macierz A transponowane razy wektor B równa się 1, 1, 1, 1 minus 1, 2 razy minus 1, 2, 1 równa się 2 minus 1. Czyli macierz współczynników 3, 2, 2, 6 razy wektor x z daszkiem równa się 2 minus 1. Obie strony równania mnożymy razy macierz eliminacji E 2, 1. Otrzymujemy macierz 1, 0, minus 2 trzecie, 1, razy macierz 3, 2, 2, 6, razy wektor x z daszkiem, równa się 1, 0, minus 2 trzecie, 1, razy wektor, 2, minus 1. Po wykonaniu mnożenia otrzymujemy macierz 3, 2, 0, 14 trzecich razy wektor x z daszkiem równa się 2 minus 7 trzecich. Ostatecznie otrzymujemy wektor niewiadomych przez podstawienie wstecz i korzystamy z właściwego równania. Wektor x z daszkiem równa się 1 minus 5 dziesiątych. Natomiast rzut P równa się macierz A razy wektor x z daszkiem. Czyli równa się 1, 1, 1, 1 minus 1, 2 razy 1 minus 5 dziesiątych. Otrzymujemy wektor 5 dziesiątych. 1,5, 0. Jest to nasz rzut P. Teraz, gdy otrzymaliśmy wynik pierwszym sposobem, postaramy się obliczyć go drugą metodą. W tym celu dokonujemy najpierw odpowiedniego przekształcenia równania, które przepisuję. Macierz A transponowane razy macierz A razy wektor x z daszkiem równa się macierz A transponowane razy wektor B. Całość mnożymy razy macierz odwrotną do macierzy A transponowane A. Otrzymujemy wektor x z daszkiem
równa się. Macierz odwrotna do macierzy A transponowane A razy macierz A transponowane razy wektor B. Takie przekształcenie jest możliwe tylko wtedy, gdy iloczyn A transponowane A jest macierzą odwracalną. Dzieje się tak, gdy kolumny macierzy A są niezależne i jej przestrzeń zerowa, będąca jednocześnie przestrzenią zerową iloczynu macierzy, zawiera wyłącznie wektor zerowy. Warto tu zaznaczyć, że sama macierz A z reguły nie ma macierzy odwrotnej, ponieważ przeważnie jest macierzą prostokątną, przez co ostatniego otrzymanego równania nie możemy uprościć. Jeśli jednak macierz A byłaby odwracalna, to wtedy wyrażenie to uprościłoby się do macierzy jednostkowej I, co można rozumieć jako rzutowanie wektora M wymiarowego na przestrzeń o takiej samej liczbie wymiarów. Taki rzut jakiegokolwiek wektora byłby dokładnie tym samym wektorem. Po ustaleniu tego ważnego faktu stawiamy to, co otrzymaliśmy do właściwego równania i obliczamy. Zajmie to więcej czasu niż przy pierwszym sposobie, jednak uzyskamy interesujący dla nas produkt uboczny, który pozwoli nam zaoszczędzić czas już po obliczeniu rzutu P. Rzut P równa się macierz A razy wektor X z daszkiem równa się macierz A razy macierz odwrotna do macierzy A transponowane A razy macierz A transponowane razy wektor B. Obliczamy macierz A transponowane A. Macierz A transponowane razy A równa się 1, 1, 1, 1, minus 1, 2. Razy 1, 1, 1, 1, minus 1, 2. Co równa się 3, 2, 2, 6. Aby obliczyć macierz odwrotną do macierzy ATA, obliczamy odwrotność wyznacznika tej macierzy. 1 przez det macierzy A transponowane A równa się 1 przez wyznacznik 3, 2, 2, 6 równa się 1 czternasta. Obliczamy rzut P. Rzut P równa się 1, 1, 1, 1, minus 1, 2 razy 1 czternasta, 6, minus 2, minus 2, 3, razy 1, 1, 1, 1, minus 1, 2. Razy B równa się 1 czternasta, 4, 8, 2, 1, minus 5, 4. Razy 1, 1, 1, 1, minus 1, 2. Razy wektor B równa się 1 czternasta razy 5, 3, 6, 3, 13, minus 2, 6, minus 2, 10. Razy
minus 1, 2, 1. Równa się 1 czternasta razy 7, 21, 0. Równa się 5 dziesiątych, 1,5, 0. Jak widać, oba sposoby doprowadziły nas do tego samego wyniku rzutu P. Teraz czas na obliczenie projektora P. Stanowi on macierz, która mnoży wektor rzutowany w taki sposób, by produktem tego działania był rzut P. Rzut P równa się macierz P razy wektor B. Przedstawione równanie wygląda znajomo. Przy obliczaniu rzutu drugim zaprezentowanym sposobem również mieliśmy do czynienia z sytuacją, gdy mnożyliśmy macierz z wektorem B. Z tego możemy wywnioskować, że tamta macierz to nasza macierz rzutująca, czyli projektor P. Zapiszemy teraz kilka równań, w których zawarte będą nasze przemyślenia. Rzut P równa się macierz A razy macierz odwrotna do macierzy A transponowane A razy macierz A transponowane razy wektor B. Zatem nasz projektor P równa się macierz A razy macierz odwrotna do macierzy A transponowane A razy macierz A transponowane. Korzystając z równań, które uzyskaliśmy w drugiej metodzie uzyskania rzutu P, rzut P równa się macierz P razy wektor B równa się 1 czternasta razy 5, 3, 6, 3, 13, minus 2, 6, minus 2, 10. Razy wektor B. Zatem nasza macierz rzutująca równa się 1 czternasta razy 5, 3, 6, 3, 13, minus 2, 6, minus 2, 10. Równa się 5 czternastych, 3 czternaste, 3 siódme, 3 czternaste, 13 czternastych, minus 1 siódma, 3 siódme, minus 1 siódma, 5 siódmych. Obliczając projektor P, rozwiązaliśmy nasze zadanie. Z powyższego przykładu możemy wywnioskować, że jeśli potrzebujemy informacji o macierzy rzutującej, to sprawniejszym sposobem do rozwiązywania tego typu zagadnień jest drugi z przedstawionych sposobów. W przypadku korzystania z pierwszego sposobu, aby otrzymać macierz rzutującą, musimy wykonać wiele mnożeń pokrywających się z tymi wykonanymi w sposobie drugim. Zajmie to wtedy dużo więcej czasu. Gdy jednak mamy uzyskać tylko rzut P, wtedy sposób pierwszy powinien z reguły być szybszy w implementacji niż sposób drugi.